Bardzo chciałbym być w tym momencie, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, kiedy apostołowie wracają ze swojej pierwszej misji i opowiadają z wypiekami na twarzy Jezusowi o tym, czego dokonali i czego nauczali. Tak myślę sobie, że oni sami byli zdumieni tym, co się stało przez ich ręce, jakie cuda, ale też byli zdumieni, jakie oni mówili rzeczy. Oczywiście oni przecież już trochę znali naukę Jezusa, ale oni nie mówią i nauczaliśmy tego, co nas nauczyłeś, tylko oni sami doświadczyli, że mówili więcej, niż im się wydawało, że wiedzą. I tak rzeczywiście jest. Jeśli oddajesz swoje usta, swoje serce, aby głosić Ewangelię, aby głosić nadzieję drugiemu człowiekowi, to doświadczysz takiego duchowego przepływu i dostępu do takiej mądrości, którą umożliwia Duch Święty, że będziesz mówić rzeczy, które ciebie samego zaskoczą.